Tomasz jest na żywo, witam Państwa. Wyjątkową burzę wywołał Janusz Korwin-Mikke, mówiąc, że występy paraolimpijczyków nie mają nic wspólnego albo bardzo niewiele wspólnego ze sportem, że cytat, równie dobrze można by organizować zawody w szachach dla debili. Ta wypowiedź bardzo wielu oburzyła, ale też spowodowała dyskusję o niepełnosprawnych fizycznie, o ich prawach i o ich sytuacji. I ta dyskusja będzie miała swój dalszy ciąg dziś w tym programie. Witam moich gości, pani Karolina Korwin-Piotrowska. Dobry wieczór. Pan Janusz Korwin-Mikke, dobry wieczór. I pan Krzysztof Cegielski, kiedyś reprezentant Polski na żużlu, po ciężkim wypadku, komentator sportowy, też działacz, brzydkie słowo, ale działacz Stowarzyszenia Żużlowców. Między innymi. Dobry wieczór. Panie przewodniczący, czy po tych paru dniach od pana wpisu na blogu jest jakieś zdanie, jakiś fragment, jakiś akapit, który uznałbym pan za nieprzemyślany do końca i który by pan wykreślił? No, w tej chwili coraz więcej ludzi mnie popiera, coraz więcej, naprawdę. Jest ciekawe, w pierwszych dniach było fatalnie, teraz ludzie przeczytali po prostu ten blog i zobaczyli, że ta sfora dziennikarzy, która tutaj to miała, dlatego po prostu nie umie czytać. Wie pan, 86% ludzi w Polsce nie umie czytać ze zrozumieniem i oni też nie umieją. Natomiast chciałbym przeprosić jedną osobę. Wielce docenionego senatora Libickiego, którego wymyślałem przez pomyłkę, bo była taka idyczna sytuacja. Bo normalnie pan to robi naturę. Nie, zrobiłem go przez pomyłkę, bo wychodziłem z domu i zadzwoniono do mnie, że on nazwał mnie faszystą. Ja go spotkałem w TVN-ie. I ja, on mnie wita rękę, widział, uśmiecha się, nazwał mnie faszystą, zmyślałem, nie podałem mu ręki. A okazało się to za niewinność, bo to ten, co dzwonił do mnie, pomylił go z posłem Plurą, też na wózku inwalidzkim. Ale proszę tylko powiedzieć, bo ja rozumiem, że to po prostu oznacza, że nie ma zdania czy akapitu, który uznałby nie, pan za... Nie, natomiast jeszcze raz mówię, obiecuję, jeżeli pan tego słucha, panie senatorze, to obiecuję, że w ramach ekspiacji, pan mi wybaczy, to mogę przez tydzień pana wózek pchać. To ja muszę cytaty, cztery cytaty, jeśli państwo pozwolą, z pana tekstu. No tak się zaczyna. Każdy ma prawo uprawiać dowolne ćwiczenia fizyczne i urządzać dowolne zawody. Można się tylko cieszyć, że inwalidzi też organizują zawody. Ze sportem nie ma to jednak wiele wspólnego. Równie dobrze można by organizować zawody w szachach dla debili. Kolejny cytat. Cywilizacja europejska, która panowała nad światem, stawiała na najmądrzejszych, najsilniejszych, najinteligentniejszych, najszybszych. A obecna antycywilizacja za najważniejsze uważa forowanie biednych, głupich, niezaradnych i również inwalidów. Kolejny cytat. Kiedy kobieta ma pryszcz na twarzy, stara się nie wychodzić z mieszkania, podobnie z inwalidami. I ostatni. Jeśli chcemy, by ludzkość się rozwijała, w telewizji powinniśmy oglądać ludzi zdrowych, pięknych, silnych, uczciwych, mądrych, a nie zboczeńców, morderców, słabe uszy, nieudaczników, kiepskich, idiotów i inwalidów. Niestety. To co? No, ja pan, przepraszam, ja panu coś powiem. Ja chodziłem do szkoły, miałem świetną nauczycielkę, panią Stefanię Światłowską, wszyscy chętnie wiedzą, to co jest. I ona nam mówiła z takim oburzeniem w głosie, że senator Caligula wyciągał na arenę niepełnosprawnych. I mówię, to jest oburzenie, to jest koniec cywilizacji, żebym musiał upaść, bo kalectwa się nie pokazuje na arenach. To jest upadek moralny, coś takiego. Ja to takie oburzenie tej kobiety było w tych słowach. Oczywiście to jest w tej chwili dzicz. Żyjemy w tej chwili już w czasach niecywilizowanych, tylko dziczy. Są tortury, prawo działa wstecz. Cała cywilizacja leży w gruzach, między innymi to jest objaw upadku. To jeśli pan pozwoli, bo na razie mam jedno... Głos to natomiast chciałem się spytać pani, jeśli można, bo czy jeżeli pani ma prysz na twarzy, to pani go zamalowuje, czy pani tak wychodzi po ulicy, mam prysz? A wychodzę. Czy jeżeli, tak? Nie zamalowuje go pani? Czasami zamalowuje, jak pani. Mi się chce. Nie wierzę pani, natomiast czy widziała pani człowieka, który ma protezy, który chodziłby w sortach, a nie miałby długi spodni? Ja nie widziałam ani jednego. Widziałam wszyscy mają buty i długie spodnie. To jak pan zadał pytanie, to pozwólmy odpowiedzieć, jak pani zareagowała na ten wpis, tekst? Najpierw sobie pomyślałam, że chyba ktoś zazdrości bardzo wątpliwej sławy pewnemu nieudanemu austriackiemu malarzowi, który już nie żyje od 70 lat z górą. Ten malarz nazywał się Adolf Hitler. Potem sobie pomyślałam, że w sumie jednak to się może obrócić w drugą stronę, bo to, co pan zrobił na blogu, to, co pan napisał, obraził pan wszystkich myślących ludzi, moim zdaniem na ziemi, nie tylko w tym kraju. Obraził pan każdego, kto czuje się człowiekiem. Ja się czuję człowiekiem, poczułam się obrażona i pomyślałam sobie, że paradoksalnie pan się może przyczynić do tego,
że może wreszcie podejmiemy dyskusję na temat tego, jak strasznie mentalnie jesteśmy daleko za cywilizowanym światem, bo nie jest wielką sztuką postawić stadiony, parę metrów autostrad i nawet zrobić toalety na dworcu. Sztuką jest zrozumieć, że to nie jest ważne, czy człowiek ma jedną nogę, czy dwie, czy jeździ na wózku, tylko ważne jest, że to jest heros, że to jest atleta i że on podejmuje walkę ze swoimi przeciwnościami. Zrobiło mi się pana bardzo żal, jak to przeczytałam, bo pomyślałam, biedny, straszny dziadunio, który na swoim faszystowskim sztambuchu coś tam wypisuje i myśli, że ludzie się tym zainteresują. Bardzo mi pana żal, bo myślę, że pan nie jest ani głupi, ani zły. Pan jest szalony i to jest najgorsze. I to, jest, no, to były moje przemyślenia, dlatego też napisałam to, co napisałam. Ja, tak jak mówię, nie jestem wielkim kibicem sportowym. Chciałam zobaczyć tę olimpiadę w telewizji i nagle się okazało, że nie mogę tego zrobić. Pomyślałam sobie, zaraz, ktoś mi tutaj wciska jakiś kit. I też miałam takie refleksje, kurczę blade, mamy chyba cenzurę, tylko że to nie jest cenzura polityczna, bo taki oryginał jak pan Janusz Korwin-Mikke może sobie wypisywać bzdury w internecie i nic się z tego powodu nie dzieje. Ma to prawo, bo to jest też prawo demokracji. Ta cenzura dotyczy zupełnie czego innego. Ocenzurowano nas świat, on jest pastelowy, kolorowy, banalny, łatwo przyswajalny, ale nie ma w nim kompletnie miejsca na ludzi starych, chorych, niepełnosprawnych, niedołężnych, bo oni są brzydcy, bo oni do tego pastelowego, nachalnie lansowanego od wielu lat świata nie pasują. Za chwilę zadam pytanie Krzysztofowi Cegielskiemu, ale najpierw, jeśli pozwolisz, mówię na ty, bo znamy się od lat, fragment filmu, który zrobili i użyczyli nam dzięki swojej uprzejmości koledzy Grzegorz Milko, konkretnie z Kanału Plus, o tobie. Ja tylko wyjaśnię państwu, bo nie wszyscy są z tych miast żużlowych, że Krzysztof jeździł fantastycznie i powszechnie mówiono, że to będzie w przyszłości mistrz świata, aż do momentu sprzed 9 lat, który zobaczą państwo za sekundę. Absolutnie nie myślałem o tym, że to jest ostatni mój start na żużlu w życiu. Ja od początku traktowałem to jako nowego przeciwnika. W ogóle nie miałem problemu z tym, że coś takiego się stało. Ja to traktowałem jako coś mało poważnego. Nie, normalnie się czuję, wiesz, jak kiedyś. Mówi pan Janusz Korwin-Mikke, że zawody paraolimpijczyków mają niewiele wspólnego ze sportem. Mają? Wiele, niewiele? Jest to czysty sport jak każdy inny, moim zdaniem. I możemy pana Janusza wyśmiać, możemy naobrażać, ale mam nadzieję, że to wynika po prostu z totalnego niezrozumienia sytuacji i wyczucia, czym jest sport tak naprawdę. Mamy przeróżne dyscypliny. Każdy rywalizuje tam, gdzie pasuje. Nie każdy może być koszykarzem, nie każdy może być siatkarzem, nie każdy może być żużlowcem, nie każdy może brać udział w paraolimpiadzie czy w zwykłych, że tak powiem, igrzyskach olimpijskich. Jest to normalna rywalizacja, czy to w zawodach olimpijskich, czy to w zawodach paraolimpijskich. To, że akurat pasuje ktoś i wybrał sobie zawody paraolimpijskie, jest to jego wybór, tak samo jak my możemy być w maratonie, jak strzelać z łuku, cokolwiek innego robić. Jest to nasz czysty wybór, jest to wybór tych ludzi, którzy zdecydowali się i mają predyspozycję i pokonali jakby problem, z którym się borykają. Bo, ale powiedz, to co jest według ciebie tym sensem sportu? Co przekreśla prawdziwość tezy pana Janusza? Sensem sportu jest po prostu rywalizacja. Tworzymy pewne grupy, w których każdy może rywalizować. Kto się nadaje, kto ma możliwości, kto może w tym gronie wybić się i po prostu zwyciężyć. Tak jak na Igrzyskach Olimpijskich, tak jak na paraolimpiadzie. Dla mnie nie ma, ze słabościami chyba, dla mnie nie ma to żadnego znaczenia. Dobrze, może powiedzmy najpierw, żeby odpowiedzieć pani. Otóż ma pani rację, mówiąc o cenzurze.
Dzięki temu tej mojej uwadze po raz pierwszy od 4 lat jestem w jakiejkolwiek telewizji, bo nie ma cenzury w Polsce. O to panu chodziło. Ale ja ani razu nie byłem w telewizji, mimo że telewizja ma obowiązek to pokazywać. Wszystkie partie polityczne, jesteśmy tępieni kategorycznie. Ja jestem, proszę państwa, 4. kandydatem na prezydenta, zajął 4. miejsce w wyborach prezydenckich. Ale może telewizja... To było dawno temu, naprawdę, rozmawiam tylko i teraz. Panie Januszu, ale może mam na blogu 50 milionów wejść. Jestem blogerem, który ma 4 razy więcej wejść niż każdy następny. Fantastycznie. Proszę państwa, właśnie. Ale panie Januszu, może... Mówi, że nie ma cenzury. Może zgodnie z pana teorią, w telewizji powinniśmy oglądać zawsze ludzi zdrowych, pięknych, nie, właśnie, może pan nie podchodzi pod to. Każdy może sobie jeździć na czym chce. Każdy może brać udział w zawodach, jakich chcą. Mnie to absolutnie nie interesuje. Ja telewizję w ogóle nie oglądam, więc to mnie kompletnie nie interesuje, co pokazują w telewizji. Natomiast co innego, jak to jest finansowane z moich pieniędzy? O, to jest to pytanie. Bo póki, widzi pani, olimpiada w Londynie przyniosła z biletów 600 milionów. Czy 200 milionów to były koszty utrzymania stadionów? Natomiast paraolimpiada przyniosła 45 milionów, a koszty utrzymania były takie same. Czyli dopłacono tego 150 milionów funtów. Ale pan się strasznie Londynem przyjmuje, dlaczego ale pan się Polską pani, nie u nas, wie pani, ile się robi na pfronie pieniędzy? I jak ludzie żerują na inwalidach? Gdyby pan był Pana jutro w Super Ekspresie będziemy mieć artykuł na ten temat, który powiem, jak się okrada, jak się robi kasę na inwalidach. Dlatego ludzie na mnie tak rzucają, bo ja im utrudniam robienie kasy na inwalidach. Was inwalidów to pan jest dobry robi po się prostu, tak samo jak, no, oczywiście, że tak. Robi się to na was dowcip, kasę. Naprawdę. Ogromną, tak jak się robiono na Stadionie Narodowym, ukradziono ponad miliard, tak samo się tutaj kradnie. Panie Januszu, gdyby pan był uprzejmy ustosunkować się do słów pana Krzysztofa, bo pan przy... Nie, oczywiście. Po takiej ja, wałdze, już tłumaczę, na czym polega, dlaczego to nie jest sport. Otóż tam są te kategorie, prawda? Nie wiem, czy państwo wiedzą, ja mówię o tych debilach, prawda? Nie wiem, państwo wiecie, jest kategoria S14, czyli są debile. Pływak, ja myślałem, że biegacz, on jest debilem i on ma osobną kategorię. Jest złoty medal za bycie najlepszym pływakiem debilem. Ja powiem na to propozycję. Dlaczego pani to pana tak dziwi? Ja mam pani propozycję. Mhm. Ja mam pani propozycję. To proponuję zrobić para wybory Miss Polonia dla brzydkich kobiet. Mhm. Podzam pani taką myśl. To jest dokładnie to samo. No wie pan tak to mówi... I co, mam się obrazić na pana? Nie, ja się mogę jedynie tylko mówię, zaśmiać. Że to jest równy nonsens, bo brzydota jest sprzeczna z pojęciem bycia Polką. Inwalidztwo jest sprzeczne z hasłem Citius, Fortius, Altius, prawda? Jest to sprzeczne z tą ideą. Oczywiście, że ja nie przeszkadzam, jak się ludzie tak bawią. Ale każdy ma prawo rywalizować, oczywiście. Ale pan takie słowa właśnie... Ale w jakim sensie w ogóle nie jest sprzeczny? Wyżej, dalej, szybciej. I ci ludzie, których oglądamy, skaczą wyżej, dalej, oczywiście, szybciej. Oczywiście, tylko od kogo? Od kogo, wiecie pan? Państwo nie... Od siebie przede wszystkim, pan kompletnie nie rozumie, że to jest istotą sportu? Ja państwu coś powiem. Te wszystkie telewizje, TVN zwłaszcza, która wrzeszczy, że nie pokazują... Ale oni też nie pokazują. Nie pokazują paraolimpiady w ogóle, tylko medale jak rozdają, bo to jest żenada. Tam są kłótnie, że ten ma rękę taką, to 5 punktów więcej. Są osobne kategorie. Ale takie same kłótnie ludzi, są na rękę zwykłych igrzyskach. Dobra, za nadto obcięto. Panie Januszu, jeśli pan pozwoli... Czy pan wie na przykład... Jeśli pan pozwoli, wiem, ale chciałbym, żeby to nie był jeden. Krzysztof Cegielski. Tak, ja miałem nadzieję, że pan Janusz jakby będzie miał chwilę refleksji, po prostu przemyśli to, co gdzieś tam mówi i mówi wciąż i brnie coraz bardziej i coraz mniej rozumie tak naprawdę. Ale nie przerywajmy, poproszę. Ja rozumiem, że nie pokazuje się paraolimpiady. Pokazuje się to, na co jest koniunktura. Jest większa koniunktura być może na igrzyska olimpijskie, na piłkę nożną, bo na przykład uprawiający inne dyscypliny sportu niż piłkę nożną mogą mieć pretensje, że piłkarze dużo zarabiają, że ich się pokazuje i tak dalej. Ale na paraolimpiadzie jest piłka nożna na najmniej. Dlaczego nie pokazują? To nie ma żadnego znaczenia. Dlaczego nie pokazują? A chce pan zobaczyć kawałek? Przepraszam, Krzysztof. Mm-hmm. Ale ja widziałem, bo ja to oglądałem w internecie. Naprawdę, ja bardzo dużo o tym wiem. A ja panu powiem szczerze, amfutbol. Większość z państwa tego nie widziała i ja wydawało mi się, że to... No, czyli ludzie, którzy nie mają jednej kończyny, grają. Niech to państwo zobaczą. Jak ktoś mówi, że to nie jest sport, jego prawo. A ja uważam, że jest, ale zobaczmy. I to jest turniej, który wczoraj się odbył w Warszawie. To wygra mecz! Polska! Cóż, no, zdarzył się wypadek, był jakiś tam okres leczenia, okres rehabilitacji, ale jakby od razu potem swoje siły skierowałem właśnie w sport. Mi dużo daje, ja futbol tak psychicznie podbudowany, że mogę się sprawdzić z chłopakami, mogę uprawiać sport, czuję się potrzebny, no i takie spełnienie marzeń właśnie przez amfutbol teraz, reprezentacja Polski. Mogę powiedzieć, że w pewnym sensie tak, amfutbol pomaga mnie i moim większości chyba chłopakom być szczęśliwym. Chłopaków ja bym nigdy nie nazwał osobami niepełnosprawnymi. No mogę powiedzieć tylko, że na WF-ie zrobiłem taki trening pokazowy dla studentów AWF-u, czyli w zasadzie ludzi wysportowanych, gdzie pełnosprawni grali w tej formie o kulach.
musiałem go skrócić do 1/3 czasowo, bo po prostu nikt nie był w stanie wytrzymać tyle, biegając o kulach, grając o kulach. Pokazujemy tym pełnosprawnym, co my naprawdę potrafimy. Czemu się nas ludzie pytają o niepełnosprawność, a czemu nie o wyniki, jakie my osiągamy? Duża odpowiedzialność, no, trzeba pokazać siebie, duma z siebie najważniejsze jest, nie? I odpowiedzialność, którą się tutaj z orzełkiem wiąże. Dla mnie jest to coś wyjątkowego, coś wspaniałego, że mogę reprezentować swój kraj, że mogę mieć orzełek na piersi i słuchać tego hymnu wraz z kolegami. I ja czuję, że robimy coś wielkiego, coś fajnego. No i mam nadzieję, że dajemy powód do dumy, do radości. No. I to jest świetne. To jest wspaniałe, natomiast to się nie sprzeda. A dlaczego pan tego zabrania? Dlaczego pan to właśnie? A ja chcę powiedzieć, chcę zabraniać. Ja chcę zabraniać, ja tylko pytam, czy ktoś to będzie chciał oglądać. No. To jest to pytanie. Nie, a skąd pan ktoś wie, że ludzie gra, tego nie będą ogląda, chcieli oglądać? Bardzo wiele rzeczy, które się dzieją w Polsce, trzeba wybrać, co pokazujemy, prawda? I trzeba pokazać to, co ludzie chcą oglądać. I proszę państwa, CNN pokazywało całą paraolimpiadę lat temu 12 i zbankrutowało praktycznie. No ale jednocześnie pan narzekał, że to nie pokazują. Myślę, że były inne powody tego bankructwa. Dawać reklam do czegoś takiego, po prostu zwyczajnie, bo nikt nie chciał, żeby jego produkt był kojarzony. Ale proszę zrozumieć to. Ja nie mam niczego, że ludzie grają. To igrzyska paraolimpijskie oglądała masa ludzi przed telewizorami, zwłaszcza z Londynu. Masa ludzi była na stadionie. O wiele więcej niż na wielu innych typowych Krzysztof, jeśli, sportach. Ja jeśli normalnych. Można pozwolić. Jeszcze raz mówię, na olimpiadzie to są, było to są pierwsze, milionów, to nie jest. A na para 45 jeśli, jeśli można. Ostatnie to jest. O Jezu, wzrok już nie ten. Ale to jest dzisiejsze i sobotnie wydanie Timesa. Niech państwo zobaczą. No oni byli na okładkach wszystkich gazet. To jest pierwsza strona, wydań. To nie jest sekcja sportowa. Przepraszam, trzymając się pana języka, to się sprzedaje. Wie pan dlaczego? Chyba po pierwsze, to są prawdziwe emocje, to jest prawdziwy sport, to jest prawdziwa pasja, to się niczym nie różni. Proszę pana, jeszcze raz mówię, gdyby tak było, to na okładkach byłoby pełno inwalidów, a nie są pokazywani. Jeszcze jedno, bo panie, kto to jest ten niepełnosprawny, prawda? Dlaczego, czy państwo na przykład wiecie, że na przykład ci debili, czy państwo wiecie na przykład, że na olimpiadzie są nieuznane oszustwa? Niech pani używa tego słowa, bo to słowo... Debil to jest fachowe określenie, to jest człowiek o inteligencji od 0,6 do 0,70. A wielu pan takich w życiu spotkał, jak pan mówi, debili? Tak, oczywiście, że są oni żyją między nami, są normalni ludzie, i tak dalej. Nie rozumiem, dlaczego pani ich poniża? Dlaczego pani uważa, że porównanie do debila to jest oburzające? Debil jest tak samo człowiekiem jak pani. Dlaczego pani poniża tych ludzi? Nie, debil nie jest też człowiekiem. Jest to skrajna demagogia. Jeżeli pani mówi, że porównanie do debila jest oburzające, znaczy, że pani tych debili poniża. Prawda? I to jest niedopuszczalne. Ja protestuję przeciwko dyskryminacji debilów. Naprawdę? Oczywiście, że tak. Cudownie, wreszcie pan to powiedział. Tylko wie pani na przykład, że drużyna hiszpańska, właśnie debili, w koszykówki, została zdyskwalifikowana, bo okazało się, że na 12 zawodników 10 było całkiem normalnych, tylko oszukiwali. Udawali debili, co jest całkiem łatwe. Ale jak to się ma do pana słynnego wpisu ludzi na blogu? Nie, no, bo wydaje mi się, że troszeczkę sport, się odsunęliśmy od dlatego, tego. Bo w normalnym sporcie każdy stara się być swoje cechy najlepsze rozwijać, a tam, żeby wygrać, trzeba udawać, że jest kaleką. Trzeba być jak czyli najbardziej okaleczony. Ten, kto jest bardziej okaleczony, tym bardziej ma szansę wygrać, bo zwłaszcza na te przeliczniki. I dlatego tylko mówię, że to nie jest sport. Natomiast to jest wspaniała rozrywka. Naprawdę, tylko powiem jeszcze jedno. Wszyscy, ja znam bardzo wielu inwalidów, na swoim blogu masy wpisów, oni mówią tak. Tych sportowców to jest 1 promille, a nie ma pieniędzy na nas, inwalidów, bo pieniądze idą wszystkie na takie wielkie widowiska dla sportowców. A na nas nie ma pieniędzy. Prawdę mówiąc, to potwierdza... O tych inwalidach trzeba szczerze mówiąc, to potwierdza tylko to, że inwalidzi też potrafią być demagogami, dokładnie tak jak my wszyscy, czyli są normalni. Pan Krzysztof. Pan Janusz nie ma argumentów i próbuje się bronić. Jak to nie ma argumentów? Nie rozumie pan jednej rzeczy, że i w ogóle niepotrzebnie robimy podział na niepełnosprawnych, pełnosprawnych. No to, bo ja bym rozszerzał... Nie w tym sensie. Ten zrobił podział. Nie przeszkadzaj. Tak samo jak i wśród osób normalnych i niepełnosprawnych są ludzie po prostu zaradni lub niezaradni. I jedni sobie radzą lepiej, drudzy gorzej, jeśli chodzi o tych jednych i o tych drugich. I akurat ci, którzy rywalizują na Igrzyskach Paraolimpijskich, to pan mówi, że nie ma pieniędzy na tą resztę, ale pan sobie nie wyobraża, jaką pracę wykonują ci, którzy walczą na paraolimpiadzie, nie żeby tam wystartować, tylko jaką pracę wykonują dla innych, żeby pokazać, że można wyjść z domu, że można wyjść poćwiczyć, że nie trzeba siedzieć w domu, że można coś zrobić ze swoim życiem, mimo tego, że przydarzył się wypadek. Bo ja chcę panu powiedzieć, że startowałem zawodowo na żużlu,
zdarzył się wypadek i ja nie traktowałem tego jako coś bardzo złego. Skończył się pewien rozdział, zaczął się inny rozdział. Ja jestem być może bardziej szczęśliwym człowiekiem teraz, niż wtedy, kiedy startowałem na żużlu jako ten pełnosprawny zawodnik. Nie ma to żadnego znaczenia, bo albo ktoś sobie radzi, albo nie. I należy wyrównywać szanse, żeby ci, którzy sobie nie radzą, mają na tyle uszczerbek zdrowia, że nie mogą, choć chcieliby, trzeba wyrównywać im szanse, a ci, którzy mogą, po prostu robią to, co chcą. Ja jestem panem własnego losu. Ja nie jestem uzależniony od nikogo. Robię to, co chcę każdego dnia, wstaję rano szczęśliwy. Jak będę chciał, to będę rywalizował w jakimś sporcie. I miałem taką propozycję, żeby spróbować swoich sił. A tylko nie w szachach albo nie w bryżu. Każdy robi to, co chce. No świetnie. Każdy to jest sport, dla kogo pan powiedział? Pana, to jest właśnie sport, ja panu... to jest dla niepełnosprawnych. Ja ufundowałem taką fundację. I dla, pełni... dla niepełnosprawnych jest taką ten sport, który uważają za właściwy dla siebie. Koniec. Dla dzieci. Widział pan, że ja po 7 latach po wypadku wsiadłem na motocykl żużlowy. Bo tak to miałem gratuluję. Ochotę. Gratuluję, świetnie. Przepraszam, jeśli, ja naprawdę... jeśli pan pozwoli, połączymy się z Wrocławiem, gdzie jest nasz gość, który jest jednym z tych, którzy radzą sobie świetnie, ale najpierw zobaczmy, o już widzimy gościa i państwo go pewnie znają, ale najpierw przypomnijmy to, co udało mu się zrobić po tragedii, która go wcześniej dotknęła. W życiu każdego człowieka, czy to podróżnika, czy to każdej innej osoby, zdarzają się chwile zwątpienia i chyba nikt nie byłby w stanie ich zupełnie uniknąć, ale ważne jest to, żeby te chwile nas nie załamywały, żeby mimo to iść właśnie do celu, żeby ten cel zawsze mieć. A kiedy się ma cel, to wtedy droga jest dużo łatwiejsza. Mimo tego, że mam amputowaną rękę i nogę, jest fizycznie dużo bardziej sprawny niż wiele osób, które nie są po amputacji. Tak naprawdę idzie się w głąb siebie, poznaje się siebie, swoje ograniczenia i można czasem te ograniczenia trochę przesuwać ten horyzont wyobraźni i iść do przodu. Także myślę, że z każdych takich doświadczeń życiowych, szczególnie z tych takich trudniejszych, można wyciągać lekcje. I Wrocław, gdzie jest Jasiek Myla, witam ciebie. Dobry wieczór. W trakcie, kiedy pokazywaliśmy ten krótki materiał o tobie, pan Janusz zdawał się bić brawo. Czy ty chciałbyś bić brawo za to, co usłyszałeś z jego ust w tym programie? Znaczy, ja myślę, że tu jest bardzo wiele takich błędów. Przede wszystkim, drodzy państwo, takie, mimo tego, co mówi pan Korwin-Mikke, mimo tego, że uważa, że określenie takie jak debil nie jest określeniem krzywdzącym, to jest tak, przyjęło się tak, że określenie takie jak inwalida, jak debil, jak kaleka, określenie kogoś o obniżonym poziomie inteligencji, to są pewnego rodzaju anachronizmy, które w tym momencie przyjmuje się społecznie, że są po prostu obraźliwe. Takich słów się nie powinno używać, a kiedy włączamy telewizję, i widzimy, kiedy władze naszego państwa nazywają osoby niepełnosprawne inwalidami, to jest to naprawdę przykre. Mi takie określenie nie przeszkadza, ale bardzo wiele osób może się poczuć obrażonych. Ale wracając do całej sprawy, ja przyznam szczerze, że kiedy przeczytałem ten wpis na blogu pana Korwin-Mikke, to tak jak napisałem u siebie na swoim blogu, na Facebooku Fundacji Poza Horyzonty, którą prowadzę, ja się poczułem przez chwilę jak taka wiedźma żyjąca w czasach świętej inkwizycji. I bardzo się cieszę, że czasy się bardzo pozmieniały. Bardzo się cieszę, że mogę żyć normalnie mimo swojej niepełnosprawności. Pan Korwin powiedział, że nigdy w życiu nie widział kogoś niepełnosprawnego z protezą czy z protezami nóg chodzącymi w krótkich spodenkach. Nie wiem, czy to będzie widać w tym momencie przy takim kadrze, ale dla mnie pokazanie protezy nogi nie stanowi najmniejszego problemu. Chodzę na protezie nogi i chcę mieć całkowitą możliwość wyjścia w krótkich spodenkach na ulicę. Kiedy trenuję, kiedy jest gorąco, chcę móc wyjść na ulicę i nie czuć się dziwadłem. Jeżeli będziemy faktycznie w mediach pokazywać tylko ludzi mądrych, zdrowych, silnych, do mądrych i sprawiedliwych nic nie mam, ale tylko zdrowych, silnych, bogatych, to będziemy sprawiać właśnie, że ludzie niepełnosprawni będą innymi. Będziemy kreować taki przedziwaczny i głupi, zupełnie niepotrzebny podział na ludzi zdrowych i chorych, na ludzi pełnosprawnych i niepełnosprawnych. A każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas ma serce i czy nie ma się ręki, czy nie ma się nogi, każdy z nas ma głowę. Bez głowy to naprawdę byłoby bardzo słabo, ale póki mamy głowę, póty, mamy takie same potrzeby, takie same marzenia. Nie bycia kimś takim na garnuszku państwa, ale bycia prawdziwym sportowcem, bo ci ludzie, których pokazujemy, ci ludzie, którzy przywieźli 36 medali, z czego no właśnie, 14 złotych do Polski, to nie są parasportowcy, to są sportowcy. Właśnie pozwól, że ci przerwę, bo byłeś w Londynie, obserwowałeś tych naszych olimpijczyków.
teraz, na przełomie właśnie sierpnia i września, w czasie tej drugiej olimpiady, która według bardzo wielu spełnia kryteria olimpizmu Barana Coubertina w większym stopniu niż ta pierwsza, ta niby bardziej profesjonalna. Powiedz, co widziałeś, co czułeś? Ja przyznam szczerze, że kiedy zaproponowano mi uczestniczenie w sztafecie olimpijskiej, bycia jedną z osób, która niosła płomień olimpijski, to byłem bardzo, bardzo zaszczycony. Kiedy pojechałem do Londynu, bardzo sceptycznie podchodziłem do całej tej takiej energii, do podchodzenia tego jako do czegoś aż tak kosmicznie wielkiego, ale kiedy byłem przez te parę chwil, raptem parę minut, jedną z osób niosącą ten płomień, poczułem, jak niesamowite są te emocje. Poczułem rzeczywiście, że to jest bardzo ważny symbol, kiedy wyobraziłem sobie, jak ci ludzie, moi koledzy, ludzie, których niektórych znam, stają na podium, przyjeżdżając później do Polski z medalami, to zrozumiałem, jak to jest coś niesamowicie ważnego. Tam przecież każdy jest człowiekiem. Ja naprawdę, ja z panem Korwinem mogę się spokojnie, nie wiem, zmierzyć w biegu na 100 metrów, na kilometr, na 10 kilometrów. Nie ma najmniejszego problemu. Mogę być nazwany debilem. Mi to nie robi większej różnicy, ale traktujmy debilem, siebie wszystkich jak równi. Ale innych pan nazywa i to jest pełnym spokojem. Przepraszam bardzo. Pan Mela był bohaterem kilku moich artykułów, pozytywnym bohaterem kilku moich artykułów. To w ogóle jest niespecjalnie... A niech pan powie, jak się panu ta proteza podobała, bo pan wreszcie kwestia, zobaczył. To nie jest nawet kwestia niepełnosprawnych, tylko to jest kwestia logiki. Jeżeli człowiek jest chudy, to się go bierze na jockeya, a jak jest masywny, to się go bierze na zapaśnika, prawda? A nie odwrotnie. Ja jestem głębokości, ty biegam każdy człowiek powinien robić to, co robi najlepiej. I dla mnie, nie, to na co ma dla mnie człowiek, który nie ma nóg, się świetnie nadaje do chodzenia po Antarktydzie, bo mu nogi nie odmarzną. Jest to akurat świetne, no to jest plus oczywiście dla niego. To, że nie ma nóg, to jest plus dla niego, a nie, to nie jest handicap. To nie, jest on nie ma plus. Jednej. No, wie pan co, teraz myślę, że pan, panie Jóżu, w tym momencie dotknął istoty sprawy. Ponieważ jak pan, ja tych akurat fragmentów... A skąd taka nie wiem, jak powiedziałem, że sekundę, się nie nadaje? Ale zaraz myślę, że panu to wytłumaczę. To jest oczywiste. Wie pan, bo ja nie czytałem pewnych fragmentów pana wpisu, gdzie pan pisze o tych kategoriach. A ja mam tu wszystko. I pewnie można by prowadzić długą dyskusję, czy to jest sport, czy to nie jest sport. Szczerze panu powiem, że jak ktoś uprawiał sport i kocha sport, to nie będzie miał tych wątpliwości, które pan ma, ale to nie jest istotne. Wie pan, język, którym pan się posługuje, jest okropny, jest niegodziwy. Pozwoli pan, że ja dokończę, powiem panu dlaczego. Bo pan może mieć swoje zdanie. To nie chodzi o to, że ja teraz wygarnę jak już parę osób i nazwę pana faszystą, ale wie pan, to jest język, którego pan używa, strasznie źle pachnie. W naszym kraju szczególnie źle pachnie. Język, w którym trzeba być wysokim, blondynem o niebieskich oczach, najlepiej o odpowiednim pochodzeniu, najlepiej o odpowiednim kształcie czaszki i wtedy się jest człowiekiem. Jak się nie ma takiego kształtu czaszki, to się jest pod człowiekiem. Ja od razu chcę panu coś powiedzieć, że kilka już pozwy przeciwko kilku osobom, które zwały mnie faszystą, są wysmażone i są w poczcie, na poczcie. Ja jestem konserwatywnym liberałem, nie mam nic wspólnego, nienawidzę faszystów, socjalistów, komunistów, całej tej hołoty czerwonej. Nienawidzę i nic mam z tym nic wspólnego. To pan ma znacznie więcej wspólnego z faszystami. Pan jest na przykład za przymusowymi ubezpieczeniami, które były za Hitlera. Pan jest za wspólną walutą europejską, to jest pomysł Hitlera. Zakaz spalania papierosów, pomysł Hitlera. W ogóle jest zakaz czytania tych hitlerowskich programów, bo jest tak podobne do tego, co się dzieje w Europie, że się ludzie boją, że jak ludzie zobaczą, co się dzieje, to i szlak trafi. Ja jestem dokładnie, prawie każdej dziedzinie, jestem dokładnie przeciwnego zdania niż Adolf Hitler. To Adolf Hitler mógł robić paraolimpiadę. Ja na pewno bym nie robił paraolimpiady, ani nawet olimpiady zwyczajnej, bo tego są prywatne firmy, a nie państwo. Adolf Hitler jak najbardziej by paraolimpiadę mógł zrobić. Adolf Hitler patrzył jak Jesse Owens. Zdobywa złoty medal na 100 metrów i wychodził ze stadionu, bo uważał, że czarnuch nie ma prawa. Ale był pełnosprawny. Był pełnosprawny w DCOS, prawda? A nie niepełnosprawny. Znaczy, ja się zastanawiam, dlaczego my robimy tutaj teraz reklamę jakiemuś kanapowemu politykowi, bardziej parodii polityka. Przepraszam, sama pani odpowiedziała. Sama pani powiedziała na końcu, że jaki by ten wpis nie był,
to tak naprawdę mówimy o bardzo ważnych sprawach. Tak, i mówmy o tych ważnych sprawach, może nie o tym wpisie, bo tak naprawdę, co się tak naprawdę dzisiaj dzieje. O szerszej hipokryzji, bo ta hipokryzja jest szersza. Spójrzmy, co się dzieje. Z poniedziałek wracają paraolimpijczycy i wszyscy mamy moralniaka. Mamy wielkiego kaca po tym, że przez 2 tygodnie nie daliśmy rady, że się okazało, że Polska stała się drugim Pakistanem, bo tylko Polska i Pakistan nie transmitowały tej olimpiady. Że nie mogliśmy tego zobaczyć, że te emocje były nam niedane. Dlaczego? Może ktoś nam to wytłumaczy, no bo tak naprawdę wszyscy, politycy, media i my, proszę Państwa, tak jak siedzimy w tym studiu, przepraszam, ale daliśmy dupy w tej sprawie. Nie zrobiliśmy nic, żeby teraz nie siedzieć i nie zastanawiać się, ojej, nie wyszło, nie obejrzeliśmy tego, ojej, co zrobić, żeby było lepiej. Trzeba się było zastanawiać, kiedy ta olimpiada miała się rozpocząć. Trzeba było się zastanawiać wcześniej, a nie, że jakiś po prostu parodia polityka napisał coś na blogu i nagle wszyscy rozmawiają. To jest żenada. Kiedy ja widzę ministrę Muchę, która kubeczki olimpijczykom w Londynie daje, to ja sobie myślę, Matko Boska, cudownie, że nie jajko niespodziankę, ale to jest mniej więcej ten poziom. Przecież jeżeli minister sportu nie idzie na ślubowanie paraolimpijczyków, kiedy olewa ich prezydent, olewa ich premier i premier tego rządu do kamery mówi, że jedna olimpiada wzbudza jedne emocje, a druga olimpiada wzbudza drugie emocje, to ja się pytam, Matko Boska, co ty człowieku chciałeś przez to powiedzieć? Wytłumacz to. O jakich emocjach ty mówisz? Znaczy, nie rozmawiajmy może o tym w PiSie, zapomnijmy o tym, rozmawiajmy o zupełnie czymś innym, bo myślę, że jeżeli Polaków powoli, ale jednak udaje się przekonywać do tego, że oddawanie organów po śmierci ratuje innym życie. Jeżeli powoli uczymy się tego, że oddawanie szpiku ratuje życie i nie zabija dawcy, to może wreszcie się nauczymy, że nie ma podziału na lepszych i na gorszych w sporcie, tylko są po prostu sportowcy. Dlaczego my o tym nie rozmawiamy? Tylko robimy panu reklamę. To dlaczego nie ma olimpiady dla średnich? Nie takich jak olimpijczycy, nie takich jak paraolimpijczycy, a tych pośrednich. Człowieku, dlaczego dla nich nie ma olimpiady? Bądź już cicho, naprawdę, nie obrażaj wszystkich. Ale niech pani mi odpowie konkretnie, a nie wrzeszczy, bądź już cicho. Ja mam pytanie, dlaczego TVN, która tak wrzeszczy, nie transmitowała tych paraolimpijczyków? Z nas wszystkich na sporcie najlepiej się... Dlaczego TVN tego nie robiła? Powoli będziemy kończyć. Z nas wszystkich no najlepiej na sporcie zna się Krzysztof Cegielski, więc zadam to pytanie, dlaczego nie ma sportu dla średnich? Jeśli będzie takie zapotrzebowanie, będą takie igrzyska pewnie. Są. Będą pieniądze dla średnich? Panie Januszu, niech pan będą zawody transmitowane, nie ze wszystkich dyscyplin są transmitowane zawody. Myślę, że jeśli chodzi o igrzyska... Przecież większość dyscyplin, umówmy się, tak naprawdę widzimy w czasie igrzysk, bo ich nie oglądamy. Dokładnie. Myślę, że sami sportowcy na igrzyskach paraolimpijskich zmienili swoimi osiągnięciami bardzo wiele. I to o tych problemach, o których rozmawiamy, myślę, że ich już po prostu nie będzie, bo no tak, ale oni osiągając takie wyniki, no to będąc tyle jest. Na 9. miejscu w klasyfikacji medalowej na świecie, w jakiejkolwiek dyscyplinie, jest to ogromny sukces. Poprawili swój wynik z Chin i myślę, że suma summarum ta rozmowa, cała dyskusja przez ten długi czas wyjdzie wszystkim sportowcom, osobom niepełnosprawnym, tylko i wyłącznie na dobre. I kilka słów niepoważnych pana Janusza nic nie zmieni. Myślę, że jest to totalna mniejszość. Czy one paradoksalnie się przysłużą do tego, żeby one są bardzo poważne. Jeśli państwo pozwolą, jeszcze połączmy się na moment z Wrocławiem. Jasiek Myla, obserwujesz tę tematykę i klimat wokół osób niepełnosprawnych fizycznie od lat. To chociaż powiedz, zmienia się coś w Polsce na plus? Szybko się zmienia? Powoli? No cóż, ja przyznam, że teraz po kilku tych naprawdę mocnych komentarzach przez chwilę żałuję, że nie mam dwóch rąk, bo mógłbym zaklaskać w dłoń, bo naprawdę się należy. No cóż, tak naprawdę dla mnie jest to bardzo, bardzo takie mocne, kiedy słyszę wypowiedź premiera Donalda Tuska o tym, że nie oszukujmy się, paraolimpiada nigdy nie będzie budziła takich emocji jak olimpiada ludzi zdrowych. Kiedy czytam wpis o tym, że społeczeństwo, żeby się rozwijało, powinno oglądać tylko ludzi zdrowych, młodych, aktywnie działających. To tak naprawdę staje, myślę sobie, staje. Że czasami, myślę, że czasami niech może być w tym ziarnko prawdy. Być może paraolimpiada nigdy nie będzie aż tak ciekawa, ale tak naprawdę można by powiedzieć, że nie puszczamy w telewizji, nie puszczamy retransmisji z paraolimpiady, dlatego że ciekawsze i bardziej kasowe jest to, żeby puszczać seriale, żeby puszczać piłkę nożną, bo to się sprzedaje i pewnie to jest fakt, ale czy to jest powód,
żeby tego nie robić, powód, żeby nie pokazywać części prawdy, ponieważ czasem problemy, niepełnosprawność, choroby, one są prawdą. Myślę, że większość osób niepełnosprawnych, gdyby mogła, to ułożyłaby sobie idealnie życie, ale no cóż, nam się przytrafia to, co się przytrafia. Gdyby panu Korwinowi Mikke przytrafiła się choroba, która by poskutkowała niepełnosprawnością, być może to zmieniłoby pana spojrzenie. To nie jest nasz wybór. Dziękuję. Mamy wpływ na to życie, jakie mamy i wybieramy jak najlepiej. Bardzo ci dziękuję i sobie myślę, że ponieważ pan Janusz Korwin-Mikke nie akurat w tym wpisie, ale przez lata mówi, że trzeba premiować tych, którzy są zaradni, którzy biorą życie w swoje ręce, którzy się starają, którzy nie oczekują od państwa pomocy, tylko zasuwają, wymarzą sobie coś, stawiają sobie cel i go osiągają, to tak naprawdę ci ludzie, ci wszyscy paraolimpijczycy i wszyscy inni, którzy uprawiają sport z nogą, bez ręki, jakkolwiek, ja nic nie przekręcam, bo ja w ogóle teraz nie cytuję. To powinni być pana bohaterowie, tak jak to są nasi bohaterowie. Dziękuję, za chwilę druga część programu. Dziękuję bardzo.